proszę Państwa, mamy tutaj tajemnice, różne przejścia w podziemiu, żebyście Państwo nie zabłądzili, bo tutaj każdy, kto przyjedzie do tej Warszawy, która liczy sobie 2,5 miliona i 3 czwarte, to gdzie jak gdzie, ale zawsze na Centralnym, to zbłądzi. Wszędzie za nos się trzyma jakaś taka, która może myśli, że jest inwigilowana. A po co? No, kto by tutaj miał czas inwigilować? Po prostu ładne kształty. Jest co? Nie ma tych świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików ani prawosławnych ludzi, tylko są takie dziadówy, które kręcą, które kombinują, które no nie umieją nic zorganizować. I dlatego powiedział tutaj facet, pan profesor w Radiu Maryja, słusznie, że Struzik, tak? Struzik, gdybyś był mądry, gdybyś umiał zarządzać, to i miejsce byłoby, i pieniądze by były, a przecież Polska na węglu stoi. To jakże my mamy oddać te kopalnie, albo je zamknąć, albo je zasypać. Także Państwo zobaczą, jakie piękności. Te schody działają, wszystko działa. Proszę Państwa. Baba dostała jakiś garnek, no ale facetów dwóch oni nie dostali, tak tak on dostawał. On może kiedyś, no, on dostawał. Także proszę Państwa, tak się wabi Warszawa. Jako żebraczka, no ale jak się trafi przecież dziaduwa, no to ona i tak nie da. No, tym facetom. Także dwóch facetów szło, babka jakiś garnek wycyganiła, wyrwała, no bo to widzicie Państwo, już ta chuda, w niebieskim sweterku, blondyna, proszę Państwa, wykłócała się z ludźmi. Przecież standardem jest prowadzić dyskusję spokojnie, przyjemnie, nawet z uśmiechem może. Ja wiem, że to często jest uśmiech sztuczny, bo tutaj aktorek nie ma. No ale trzeba jakoś spokojowo, nie? A nie ona po prostu. Wszystkie te babki przepędziła tu w Warszawie, gdy jesteśmy na Mazowszu. Aha, no bo tutaj jest ten Mariot właśnie, tak. Czyli tak, Filipiak, wchodzimy tu od strony hotelu Mariota, to nieprawda. O, Warszawa, Śródmieście, a to nieprawda, bo to jest dokładnie, proszę Państwa, na końcu tych budynków. No, także najlepiej to chyba tutaj miał te przychodnie doktor Kolasiński, u którego można byłoby załatwić wszelkie sprawy. Także proszę Państwa, no nie bardzo tutaj, nie bardzo. Jak był ten komunizm, to było bardzo. Teraz jest Unia, no to też może będzie bardzo, ale musicie podpisać. Podpisać, wyrzec się swojej wiary, która i tak jest krucha, która i tak jest słaba, i kult kobiety, kult, trójca, życie pozagrobowe z piekiełkiem, przypalaniem, przypiekaniem oczu, wydłubywaniem włącznie. Także aż dziwne, że ta Anita mówi, że wychodziła dzisiaj Zofia Maciąg, zrobiła oczy jak 5 złotych. Dlaczego? Dlatego, że ją ta dziaduwa, blondyna, wygoniła. Powiedziała, że nie ma miejsca i proszę wyjść. No i Anitka mówi, że Zosia poszła do toalety. Ja mówię, słuchaj, jak poszła do toalety, to już nie przyjdzie. No bo po co, skoro ona ją po prostu przepędziła? Dlaczego? Dlatego, że Zośka za późno przyszła, nie zorientowała się, że to trzeba było mieć tę karteczkę, którą Anitka wycyganiła od jakiejś babeczki, karteczkę zaproszenie, i dzięki tej karteczce grzecznie, że można było coś załatwić. Także tak się bawi Warszawa. No co? Warszawa, złote tarasy, co? Nie ma tutaj świadków Jehowy, tylko baby z torbami są. Także Państwo, jak tutaj przejdą, gdzie jest gitara, stoją świadkowie Jehowy. Dlaczego? Dlatego, że one przyjeżdżają, proszę Państwa, z Anglo-Ameryki. Białystoki, co mają pod pachą? No mają Biblię pod pachą, nie mają torebki, nie mają worka, nie mają siatki, nie mają jakichś tam toreb, tylko mają, proszę Państwa, Biblię pod pachą. No, także gdy, proszę Państwa, tak się bawi Warszawa, mydło i powidło, wars i saba, handel
proszę Państwa, no i wykłócanie się. Także widzicie Państwo, nie ma standardu nawet handlu, bo jeżeli ja prezentuję garnki, no to ja nie mogę robić wiochy, nie mogę robić siary, że tu siedzą, a tu miejsca nie ma, no to przecież sale konferencyjne, Państwo słyszeliście, w jakim to mieście? 8-9 sal konferencyjnych w nowo oddanym budynku. Proszę bardzo. I to nawet taka miejscowość wcale nieznana. Hotel, chodzi o hotel. Sale konferencyjne. No i dzisiaj Radio Tok FM reklamuje, że proszę bardzo, 9 sal konferencyjnych wielkich, ekskluzywne, muła, a tu nie ma, proszę Państwa, ani jednej takiej sali u tego Filipiaka. O tam, na Zadupiu, że tak powiem, hotelu Marriott. No, także no, musi ta dziaduwa się wykłócać, no bo jak ona tym ludziom nie wyjaśniła wcześniej, czy nie dała standardu klasy pierwszej takiej, żeby no, ludzie przynajmniej wiedzieli, że może kto pierwszy, ten lepszy. No. Także na prezentacji nie byli, ale przecież nikt nic nie chce kupić, chcą tylko dostać. Także no, co któraś tam osoba dostała. Ale tylko ta, która miała karteczkę, tylko ta, która miała zaproszenie. Także wiecie Państwo, to są takie wymogi, że łaskę się robi, gdy się daje. No to więc zaproszenie musi być koniecznie. To dobrze, że Anitka jeszcze wycyganiła takie zaproszenie, że jeszcze coś tam miała. Także proszę Państwa, Warszawa, Śródmieście, jak Państwo widzą, są napisy, jak Państwo nawet rotundę tam gdzieś dostrzegają, a to jest Pałac Kultury Stalina i Lenina i przed Pałacem Kultury Stalina i Lenina, a może bardziej chodzi o gitarę, stoją pomiędzy Warszawa Centralna a Złote Tarasy, święci, świadkowie Jehowy, co? Którzy przyjeżdżają z Anglo-Ameryki, Białystok, no bo tutaj widzicie Państwo, ta Warszawa to skazana jest na zagładę, na kłótnie, na krzyk, jakiś taki handel, mydło i powidło, takie miotanie się, takie wrzaski, cyganów strasznie dużo, którzy bardzo chętnie by chcieli kogoś okraść, ale samych siebie to nie daliby okraść, że czy może coś oddać, nie chcieliby oddać, bo wszystko jest w cenie. Także proszę Państwa, co któraś osoba garnek dostanie w Polsce i w te garnki trzeba będzie dopiero stukać i pukać, tak jak w Moskwie pokazali film w telewizji, ale to było już naprawdę ze 20 lat temu, jak był głód wielki w Moskwie. No to nie miały ludzie co jeść, biedne. Nie mieli, tak, nie mieli co jeść. No, ale tam, no mówią o tych Rosjanach, że oni to potrafią nic nie jeść 2 lata i przeżyją. Także proszę Państwa, przejdźmy się tutaj i zobaczmy tych świętych, świadków Jehowy, którzy są, którzy stoją pomiędzy Warszawa Centralna, a nie siedzą jak ci żebracy, pomiędzy Złote Tarasy, pomiędzy Warszawa Centralna i Złote Tarasy, obok gitary, już gitarę Państwo dostrzegacie, obok słupka. To kiedyś te słupki to służyły takiemu celowi, zresztą teraz i też, że tam są jakieś informacje, że tam są jakieś ogłoszenia, no. Także proszę Państwa, kto co wyrwie, to będzie miał, no wyrwie chytrze, wyrwie na hamak, się uśmiechnie do dziadówy. Także proszę Państwa, myślałam, że Pietras idzie. Także o, stoją strażnice, przebudźcie się proszę bardzo. Obok gitary, tak jak mówię, że zawsze świadkowie Jehowy tutaj stoją i czekają na Was. I nie chodzą po wernisażach, nie chodzą po garnkach, nie chodzą, nie wykłócają się, nie tłumaczą w sprawie garnków, no bo to chyba byłaby parodia, głupota, ślepota, ciemnota i durnota, tylko tłumaczą, jak zrozumieć Biblię, czym jest Biblia, że to jest Słowo Boże pisane przez 40 mężów wiary na przestrzeni 1600 lat i że po prostu trzeba poznać to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że czasu pozostało niewiele. Żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy. Zawsze ci moherowi to nie mogli tego pojąć, że dlaczego to są dni ostatnie tego złego systemu rzeczy. Pomiędzy Warszawa Centralna
i złote tarasy. Dlaczego to są dni ostatnie tego? Bo oni wciąż chcieliby tak mieć te garnki, te dobrodziejstwa i bałwochwalstwo uprawiać bez końca. To najwyższy czas, żeby ta Krystyna Pawłowicz dowiedziała się, że nauka, proszę Państwa, o nieśmiertelności duszy, o piekle, o męczarniach wiecznych, jak nie w ogniu, to przecież oni w średniowieczu to mieli inne jeszcze maszyny i torturowali ludzi, proszę Państwa, prawda? Jajeczko, krzyż, dogmaty, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają, ceremonie, no i kult kobiety, kult dzieciątka, mleko z piersi Boga Rodzicy w średniowiecznych kościołach. Jeszcze nie było ani świadków Jehowy, ani mormonów, ani prawosławnych tutaj w Warszawie, zwłaszcza i zważywszy, że prawosławnych ludzi w ogóle tutaj w Warszawie nie ma, no bo po co? Także chodźmy, zobaczmy może jakąś najnowszą strażnicę. Coś będziemy mieć. Chodźmy.